Jakiego rodzaju delikty w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego i systemu prawnego w Polsce mógłby rozpatrywać sąd dyscyplinarny PZL? Każdy delikt, który byłby określony w ustawie w sposób prawidłowy. To znaczy, on musiałby mieć jakiś ładunek społecznej szkodliwości, no i musi być przede wszystkim określony, jaki on ma być. A jak nie jest określony, jaki on ma być, to ja panu na to pytanie nie odpowiem, bo projektodawcy na to pytanie nie odpowiedzieli. Jakby projektodawcy powiedzieli, że taki to a taki delikt, czy takie to a takie delikty, nawet w sposób nie enumeratywny, ale rodzajowy. No na przykład, kto tam nie zachowuje odpowiednich warunków na polowaniu, bo strzelanie do tego, co potrzeba, albo zachowuje się nieostrożnie, tam strzela po linii na polowaniu zbiorowym, no można by i rodzajowo to określić, zbiorczo, no ale należałoby powiedzieć, no za wadliwe zachowanie na polowaniu to tak, a za coś innego to powiedzmy inaczej, ale jakoś trzeba to określić. Jeżeli od orzeczeń sądów dyscyplinarnych ustawa miałaby przewidywać możliwość odwołania się do sądu powszechnego, to jaki sąd, administracyjny czy cywilny lub karny, byłby tu rozwiązaniem lepszym i dlaczego? Jeśli chodzi o odwołania od orzeczeń zawierających sankcje, a więc w szczególności od kar dyscyplinarnych. Kar dyscyplinarnych, nie rozumianych jako również kary wewnątrzzwiązkowe, ale kar dyscyplinarnych, które dotyczą kwestii zasadniczych dla myśliwego, znaczy możliwości polowania, członkostwa itd., itd. No to ponieważ jest to każde postępowanie dyscyplinarne jest postępowaniem represyjnym, to tutaj właściwym sądem byłby sąd karny. Sąd karny bada nie tylko stronę formalną, a może stronę formalną to na końcu, ale przede wszystkim kwestię winy. Kwestię winy człowieka, dlatego że w każdym cywilizowanym państwie, a Polska takim jest, karze się na podstawie winy. A sąd administracyjny bada tylko procedurę. W związku z tym on stopnia zawinienia w ogóle nie bierze pod uwagę. Sąd cywilny w niektórych kwestiach może by i mógł być właściwy, ale w kwestii odwołania od kary to jednak tylko sąd karny. Czy w sytuacji, w której członek PZL za ten sam czyn, kłusownictwo, jest uniewinniony przez sąd karny, a ukarany przez sąd dyscyplinarny PZL, sąd administracyjny miałby możliwość uchylenia kary dyscyplinarnej? Że sąd administracyjny nie bada meritum, bada procedurę, więc myślę, że sąd administracyjny by zbadał tylko, czy właściwy sąd, czy właściwy organ orzekał i tyle, i czy w terminach. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego zarzucał ustawie brak określenia deliktów, nie ma ich również w projekcie poselskim. Czy to przekreśla konstytucyjność zapisów projektów wprowadzających postępowania dyscyplinarne do ustawy? No, w znacznej mierze tak. Jak powiedziałem, na ten element Trybunał Konstytucyjny zwracał uwagę. Przy czym w uzasadnieniu, no właśnie, gdyby ktoś przeczytał uzasadnienie, to wiedział. W uzasadnieniu Trybunał powiedział tak, że dopiero jak zostaną doprecyzowane w ustawie te delikty, czyli podstawa
materialna do wdrożenia postępowania dyscyplinarnego, to można będzie ocenić, czy one są w sposób właściwy tam określone. No, moim zdaniem nie są w sposób właściwy określone. Podczas rozprawy w Trybunale Konstytucyjnym zarzucił pan skarżony ustawie brak wszelkich wzorców kontroli. Czy projekt zmian do ustawy wprowadza jakiś z tych wzorców, czy też po ewentualnym przyjęciu przez parlament tych zmian będzie ona dalej pozbawiona wszystkich bądź niektórych wzorców kontroli? Nie tyle ustawa, ile przepisy w tejże ustawie zawarte bądź pominięte nie spełniały wymogów wynikających ze wzorców kontroli konstytucyjnej. Mianowicie prawo do sądu, zasada określoności przepisów karnych, zasada określoności sankcji, prawo do obrony, zasada domniemania niewinności. Ustawa w poprzednim brzmieniu nie respektowała tych wymogów. W związku z tym nie respektowała wzorców kontroli konstytucyjnej. Czy ten projekt respektuje? No, w jednym zakresie tak, mianowicie określono tu sankcje. No to dobrze, że określono. Ale o określoności przepisów, czyli o tych deliktach już żeśmy dużo mówili. Z prawem do obrony to też jest tutaj tak trochę na makier. A o winie też tu nic nie ma. No ale skoro się w ogóle zakłada, że sąd administracyjny będzie badał, to sąd administracyjny winy nie bada. Czy zapis w ustawie, aby obrońcami myśliwych przed sądami łowieckimi mogli być wyłącznie myśliwi, a adwokat nie będący myśliwym nie ma prawa pełnienia swojej funkcji, należy uznać za racjonalny? Jest niekonstytucyjny. Czy fakt stosowania kodeksowych ostrzeżeń o odpowiedzialności karnej, także w stosunku do świadków niebędących myśliwymi, uznać należy za naturalne i właściwe? Jeśli chodzi o uprzedzenia, a to wszystko wymaga oceny pod kątem, czy ustawa nakazuje mówienia prawdy świadkowi w danym postępowaniu, czy nie. No ja tu w projekcie ustawy czegoś takiego nie widziałem, no więc jest to nadużycie. Sąd łowiecki to sąd nazywany tak przez grzeczność i z przyzwyczajenia. No jest to organ, no ale bez przesady. To, że stosuje się, przynajmniej tak w projekcie tutaj zapisano, w sprawach nieuregulowanych przepisy KPK, to wcale nie oznacza, że można, jeżeli nie ma stosownej podstawy materialnej, ustawowej, coś czynić. Czy sądy innych korporacji stosują podobne atrybuty, to znaczy togi, łańcuchy, gdzie zamiast orła wsadzono łeb pszczoły, znak eskulapa czy ryby, nawiązując do płaszczyzny, na jakiej te korporacje działają? Czy czaszka jelenia jest tylko atrybutem łowieckiego wymiaru sprawiedliwości? Nie pytałem ani policjantów, ani Straż Graniczną, jak się ubierają w toku takich, podczas takich rozpraw. No przepraszam, nie pytałem, więc nie wiem. Ale do głowy mi to nie przyszło, żeby zapytać. Czy komisje oceny odstrzałów samców niektórych gatunków zwierząt wprowadzone do ustawy z prawem zawieszania państwowego prawa do polowania oraz brak możliwości odwołania się od takiej kary do sądu powszechnego można uznać za przepis zgodny z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, konstytucją oraz systemem prawa w Polsce? Może organ prowadzić postępowanie represyjne zmierzające do ukarania? No może. No jeżeli to jest prawidłowo kontrolowane przez sąd, to może. No ale zdaje się, że prawidłowo ma nie być kontrolowane. Nie wiem zresztą, jak to
w końcu, czy ten projekt podtrzyma takie rozwiązania, czy w ogóle w Sejmie tak to zostanie uchwalone. No opowiadam, gdyby kontrola sądowa była prawidłowa, to wszystko w porządku, a jak nie będzie prawidłowa, to nie będzie w porządku. Swoje wystąpienie podczas rozprawy w Trybunale Konstytucyjnym rozpoczął Pan od porównania monopolistycznego umocowania PZL do uchylonego przez Trybunał Konstytucyjny monopolu Związku Działkowców. Czy widzi Pan możliwość skargi konstytucyjnej na zapisy dające PZL monopol zrzeszania osób fizycznych chcących uprawiać łowiectwo? A jeśli tak, to pomijając obywatelską skargę konstytucyjną, kto praktycznie mógłby to zrobić? No więc obywatelskiej skargi konstytucyjnej wnieść nie można, bo to jest przepis instytucjonalny, a nie przepis, który by ingerował w konkretne konstytucyjne prawo czy wolność obywatelską. W związku z tym zakwestionowanie tego rozwiązania prawnego musiałoby nastąpić w drodze skargi abstrakcyjnej. A skarga abstrakcyjna, ona może wnieść wiele podmiotów. Prezydent Rzeczypospolitej, premier, marszałek Sejmu, marszałek Senatu, grupa posłów, grupa senatorów, pierwszy prezes Sądu Najwyższego, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, no, prokurator generalny i rzecznik praw obywatelskich też. Dziękuję, panie prokuratorze. Dziękuję bardzo.